Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia Jezus nauczał. Siedzieli tam faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jeruzalem. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim, nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek, przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Kto może odpuścić grzechy, prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: Odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Po pierwsze, Bóg mówi: niech się raduje pustynia i spieczona ziemia. Co to jest spieczona ziemia? Twarda, jak kamień. Słońce w nią wali i ona wypuszcza wodę. Pozbywa się wody. Słońce ciągle w nią uderza. Ginie cała jej trawa, kwiaty. Tam już żadne motyle nie będą latać. Tam już żadne ptaki nie będą śpiewać. Tam już żadne koniki polne, żadnego piękna. Słońce uderza i ta ziemia zaczyna pękać. Ma dość. Ta ziemia to jest symbol człowieka, w którego uderza zło, który cierpi z różnych powodów. Dzisiaj my na siebie krzyczymy. Dzisiaj my się wykorzystujemy, manipulujemy sobą. Dużo hejtu, tego wszystkiego. Więc co się dzieje? Człowiek się pozbywa swojego piękna, żeby przetrwać. Jego serce staje się twarde jak skała. Pogryziony gryzie. Ten, na kogo nakrzyczano, ten krzyczy. Ten, kogo zraniono, sam rani, sam niszczy. Nie ma w nim życia, nie ma w nim miłości, dobra, czułości. Człowiek, który ciebie rani, nie jest temu winny. Jego samego zniszczono. Człowiek, który na ciebie krzyczy, w środku jest zniszczony. Chrześcijaninie, wiedz, że nie jest winny ten, kto ciebie rani. On sam został zniszczony. I on nie jest w stanie, nie umie, nie potrafi czynić dobra. On jest sparaliżowany. Sparaliżowany tym zniszczonym jego sercem. I zobaczcie, co Chrystus mówi. Łatwiej jest powiedzieć do sparaliżowanego: wstań i chodź, niż odpuszczone są ci twoje grzechy. Zobaczcie, dzisiaj jest bardzo łatwo dać bezdomnemu chleb, ubranie. Wielu ludzi to robi. Nie trzeba mieć Boga w sercu, żeby takie rzeczy robić. Ale trudniej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy.
Jakże trudno jest powiedzieć o własnej żonie, mężowi, przebaczam ci. Jakże trudno jest powiedzieć człowiekowi, choćby z tej wspólnoty, który mnie zranił, zapomnieć mu winy. Jakże trudno jest zrezygnować ze swojego focha. Potrafimy cudowne, dobre rzeczy robić, ale pokonać zło? Oto Bóg obiecuje tej spieczonej, zranionej, skaleczonej ziemi na nowo zakwitniesz. Na nowo dam ci życie. Tobie, którego serce jest zniszczone, tobie, którego serce jest regularnie chłostane przez ten świat, będziesz uzdrowiony. Będziesz mógł na nowo kochać, bo to jest Adwent. Żeby przyjąć łaskę Boga, który nas rozumie, że często nie potrafimy o własnych siłach być dobrzy. Nie potrafisz o własnych siłach budować dobrych relacji z drugim człowiekiem. Dlatego potrzeba Chrystusa. Potrzeba Ducha Świętego. Potrzeba wołać do Niego: pomóż mi kochać.